Ale jak ma wyglądać ten konkurs na suba? Ja nawet w ogóle o tym nie myślałem, ale przypomnieliście mi, że to miało być teraz. To robimy, tylko jakieś proste zasady. Coś z głosem związanego musi być, no bo przecież śpiewanie piosenki ogólnie ma być. To zajmie 50 lat śpiewanie piosenek ludzi, tych wszystkich. Chociaż nie no, mało jest osób i tutaj nie wszyscy wezmą udział, bo tylko ludzie bez suba biorą. Freestyle pod jakiś beat z YouTube'a. Wiesz, że mnie za to zaszlachtują. Najlepszy suchar. O! No, prosty konkurs na najlepszego suchara. Dobra, to co? Tego suchara robimy. To opowiem, najlepszego suchara na TeamSpeaku. Nie wiem, może w Straupulu będziemy głosować na te suchary, tylko potem zapomnimy, jakie one były. To bez sensu. Ło, kto najwięcej będzie miał ło, to wygrywa. Ale pokczam, Boże. Dobra, luj, to Straupula robię. To co, bierzemy pierwszych ludzi. Fizo, no wy macie suba, także nie bierzecie udziału, bo to jest konkurs suba. Tu jest foka, tak? Dobra. Panowie, oficjalnie pierwszy konkurs sucharowy na tym kanale. Osuba, czyli wielka wygrana $5. Bogate te nagrody robimy. Pierwsza stand-upowa, sucharowa noc TeamSpeakowa. Witam. Żegnam. Siema. A, jesteś. Sorry, bo cię pożegnałem przez przypadek. Czekaj, gdzie foka jest? Dobra. Mój tata to Okasz. Łukasz w dupę, Łukasz. Dawaj ten żarcik swój, lecisz teraz. A, to żart? No suchar. Aha, to nie umiem. No jak to, jest konkurs. A. To dawaj na szybkości, coś może nawet wygrasz. No, dawaj suchar. User was moved out of your channel. No, super. Szybko poszło. Jak u górala. Winner. No, powiem tak. To następnego biorę. Siema. Dobra, dawaj suchar. Dobra, ale suchar czy żarcik, bo to takie dwie różne rzeczy. No suchar, ale żeby był śmieszny. Dwóch pijaków siedzi na ławce. Taki bezdomni rozmawiający. Nagle podjeżdża taka fajna BMK i gościu wysiada z niej. Pyta się po angielsku najpierw, czy znają angielski. Oni, o co chodzi? Nie wiemy. No to ten gościu się pyta, czy znają francuski. Oni, nie wiem co się dzieje. Później ten gościu pyta się, czy znają niemiecki. Oni mówią, a idź pan stąd. Gość się wkurwiony odjeżdża. Jeden pijak do drugiego mówi, a widzisz Stasiek, to było się uczyć języków. A drugi odpowiada, no widzisz, on umie 3 języki i chuja się dogadał. No, to jest prawdziwy, a nie suchar. Ale dobra, zapiszecie. No jeszcze drugi kawał. Ale nie, to jeden jest tylko. Chyba, że lepszy niż ten, to możesz opowiedzieć szybko. Jakie jest ulubione danie pijaka kanibala? Jakie? Twój stary, dzięki. Ale poczekaj, jak to? No, twój stary pijany, on jest alkoholikiem i kanibalem. Czyli, ale czekaj, bo stary jest pijany, to rozumiem, ale czemu starego no. Ulubione jedzenie to jest twój stary? Nie, kanibala powiedziałem, debilu. Poczekaj, powiedz jeszcze kanibala raz. Kanibala pijaka. Ulubione jedzenie kanibala pijaka to jest twój stary? No bo jak jest stary pijany, no to jak kanibal zje starego, to będzie i piany, i najedzony. Dobra, luj. Czekajcie, bo musi... Siema, Abys ES. O, cześć. Poczekaj, zapiszę cię. Dawaj. Tylko, bo ja nie wiem, czy mogę użyć tego słowa. Jakie to jest, na jaką literę się zaczyna? No, na rzecz. To nie tam wiem. Jest Y i takie dziwne. No, taka jakby B, tylko że odwrócone. Dobra, powiedz ten żart, za czym jak ci będzie bardzo mocny. Jak coś, to się wytnie. Uwaga, mówię, ja się trochę stresuję, więc... Dobra, to będzie lepiej. Ile... A nie, czekaj. Dobra, zapisać to? Dobra, zapiszam. Ile... To już drugi. Ale na pierwsze, jak w dupę. O, luju. Poczekaj, nie mów to, nie mów to. No bo chodzi o to, ile... ile Żydów mieści się w wiaderku. No ile? 2 łopaty. Dobre. O, stare, ale jare. Siema, Jastrza. Ej, zagramy w Fortnite'a? To ten żarcik? Nie. A co? No bo suchar miał być. To zapisać? No dobra, to zapisz. Wygrał! Dobra, zapisuję, poczekaj. Widzicie, niekonwencjonalna droga po zwycięstwo. To pozdrawiam mamę, tatę. No. Babcie. Dziadka też. Tego. Kolegów. A to Mikołaja z Katowic. Damiana z Wietnamu. Nie, naprawdę, nie, naprawdę. Ja niczego to nie... Dzięki za wzięcie udziału, no, zapisałem cię, siema, siema. Niby to było spontaniczne, ale przemyślał pewnie 2 tygodnie nad tym myślał i właśnie o to w tym chodzi, widzisz, chłop miał pomysł na siebie, ładnie, ładnie. Siema, cześć. Siema, siema, dawaj suchara. Dobra, jak coś nie mam modulatora, po prostu jestem tak mały. Domyśliliśmy się. Teraz tak, dobra. To suchar? Dobra, więc Dobre. Pistan od małego. Jaś fasola. Mamo, interkartówkę z geografii. Dasz radę. Tylko powiedz mi, jaka jest stolica Niemiec? Berlin. A stolica Francji? Też Berlin. Stolica Polski? Też Berlin. Oj, Adolf, ale ty głupi jesteś. Wygrał. A, dobre. Znaczy, słyszałem już ten żart, ale fajny bardzo, fajny. Tam było na końcu, oj Adolf, ale ty głupi jesteś, tak? No to ładne bardzo, ładne nawet. Siema Osi. Też bez modulatora? Nie, modulator. A, to dobrze, dobra, to dawaj żart, znaczy suchar. Ogólnie fajny konkurs. To był suchar? Tak, to był właśnie ten żart. Coraz lepsze. Nie, dawaj ten suchar. Nie, no to jest mój suchar, proszę zapisać. Nie podoba ci się ten konkurs? To po co bierzesz udział? Dobra, posłuchaj. Teraz nie wiem, czy go zapisać, czy nie. Siema, daj mi rangę suba. Daj mi rangę suba, bo ja mam suba, a nie mam rangi suba. No ale suchar miał być. To napisz. No i suchara mogę też zajebać w sumie. Ale ty masz suba. Na czacie. Poczekaj, ty masz suba? Już daję, no ja mam suba. Jaki masz nick na YouTube, na Twitchu? Master Square. A, Master Square, no dobrze, ale ja... To daj mu suba ginekologa, ja go przerzucam. Dobra, ale no, dzięki, ja, dzięki. Ja jeszcze mogę suchara zawalić. A no to daj, ale do konkursu ci nie wezmę, bo ludzie bez suba tylko. A w sumie już wygrałem, dobra, to mniejsza. No to właśnie. Siema. Siemka, spata. Siema, słyszysz mnie? No słyszę, co jest po robocie? Słyszysz mnie? No słyszę. Halo. No słyszę, po robocie jesteś? No jestem, tak, powiedz, tak. Głośno, a co głośno? No słychać cię głośno, dawaj. No. Ja pana półka, ale pan dużo przerzucała teraz. Nie wiem co powiedzieć, nie wiem co powiedzieć. O kurde! Ale nie, dobre to było. Po jakim to było języku? Poczekaj. Wyłącz... Masz streama w tle włączonego? Wyłącz streama w tle, bo słyszymy... On chyba z Podlasia. Papierosa. Jeździłem sobie tam na drodze, tam i chodzę sobie tam. Widzicie, słyszymy. To chyba pora go next. Nie, poczekaj. Suchara powiedz. Suchy żart. Co powiedzieć? Suchy żart powiedz. Czaiłem sobie kupę szerana, No i co, śmieszne jest czy nie śmieszne? No dobrze ci poszło, zapiszę cię. Garen Kupa Cover. Dobra, zapisałem cię, wielkie dzięki. O, witam. Siema. Co mówi prostytutka, kiedy umiera? No dawaj. Już długo nie pociągnę. Fajne, zapisuję. Syp, Rianek, dawaj żart. Suchar taki, co to jest? Czarne i puka w szybkę. No co? Dziecko w mikrofalówce. No jak dziecko się wkłada do mikrofali? To się dużo mikrofale trzeba mieć. Wkładasz i zamykasz. A, racja, zapomniałem. Siema lektor z procentem. Pyta tatę. Tatuń. A no, normalnie to, jaka to będzie ta, no... A few... Powiedz coś, lektor. Cześć. Dobra, zapisałem cię jako cześć, dobra? Także gitara. Kes, siema. Halo? Siema. Nie wiem jaki chcesz żart, wybierz od 1 do... Od 1 do ilu? 4. Do ilu? Do 4. No to 3. Dobra. Są 3 nietoperze w jaskini. Jeden mówi, nie wiem jak wy, ale ja zgodniałem i idę coś przekąsić. Wraca za pół godziny, mówi, Pamiętacie, jak wylecieć na lewo i tam taka owca stała? Pamiętamy, to zapomnijcie. Drugi, no to też lecę coś przekąsić. Wraca za pół godziny, mówi, no i jak, no i jak? I mówi, pamiętacie tą krowę, co się pasła? Od razu po prawej, jak wylecieć z jaskini? Pamiętamy, to zapomnijcie. Trzeci mówi, dobra, to ja też lecę coś przekąsić. Wraca po godzinie, cały we krwi. I no i jak było? Pamiętacie, jak naprzód była taka latarnia stała? Pamiętamy. A ja kurwa zapomniałem. Fajne, fajne. Chyba najlepszy teraz. Ma... To trochę stresik. Ale dobrze, bo przynajmniej jakieś, co nie znałem. Dobra, wielkie dzięki. Fajne, fajne. No, smutno mi się trochę zrobiło, że ten nietoperz uderzył w tą latarnię, no ale suchar to suchar, także luj. O, już kończy się konkurs. Dobrze, Boże, ile to trwa. Siemak, hej. Ciało. Dawaj żart. Wynaleziono taką maszynę, nie? Bo tam, wiesz, przychodzi mąż z żoną do lekarza. No ale to co z tą maszyną? Dobra, słuchaj. Tak. Poczekaj, który już opowiadasz? Nie no, dobra, dawaj dalej. Ja czekam za pamiętam z tą maszyną. Ta maszyna, nie? Żona rodzi i ta maszyna przenosi ból na ojca, nie? No, no, no. Tam lekarz daje jeden, żona zadowolona, rodzi, mąż też, daje na 3, żona spokojnie rodzi sobie normalnie, mąż to w ogóle nic mu nie jest, no i daje na 10, nie? Żona urodziła, mąż w ogóle nic mu się nie stało, przychodzą do domu i leży martwy listonosz. To, też słyszałem, ale pokczam. Jest dobry żart, dobry, dobry. A mogę kogoś pozdrowić? Ta, to ja cię zapiszę w tym czasie. Pozdrawiam Samuana. No to idą razem do okna i tato mówi do Jasia. Jasiu, widzisz tam te 4 brzozy? Alkoholik widzi 8. Tato, ale tam są 2 brzozy. Fajne, bardzo ładne. Dzięki. Mogę jeszcze jedno opowiedzieć, jak chcecie. To dawaj, dawaj inne. No to dobra. Jasiu wygląda przez okno i widzi, że idzie wuja i ciocia. Schodzi na dół do mamy i mówi, mamo, idzie wuja i ciocia. Mama do Jasia. Nie mówi się wuja i ciocia, tylko wujostwo. No to idzie jeszcze raz do góry, widzi, że idzie dziadek i babcia. Schodzi na dół, mówi do mamy, mamo, dziadostwo idzie. No też stare, ale fajne. Ten lepszy, to napisze dziadostwo. Dobra. Dobra, dzięki za udział. Siema Zielsko. Siemano. Dobra, dawaj żart. Tylko trochę długi. Dobra, luj. Więc tak, jest sobie rodzinka, facet, żonka i mają 3 synów. No i mają jedną żywicielkę krowę. No i zawsze wstaje rano ojciec i doi tą krowę, żeby mieć na jedzenie. Idzie do stodoły, patrzy, ale ta krowa nie żyje. No i mówi, kurde, sam nie wykarmię całej rodziny, no i się powiesił koło tej krowy. Wstaje potem matka, mówi, gdzie ten ojciec? Idzie do tej stodoły, patrzy, krowa nie żyje, stary nie żyje, mówi, sama sobie nie dam rady i powiesiła się obok na haku, nie? No i wstaje najstarszy, co ma tam 19 lat, patrzy, młody śpi, drugi młody śpi, ojca matki nie ma, mówi, idę wydoić krowy, nie? Idzie do tej krowy, patrzy, krowa nie żyje, ojciec nie żyje, matka nie żyje, mówi, ty, sam nie dam rady, idę się utopić nad staw. Idzie na ten staw, wychodzi nimfa wodna i mówi tak, ty, słuchaj, jak zrobisz to ze mną 20 razy, to spełnię wszystkie twoje życzenia. A on tak mówi, serio? No serio. No i to robi to, doszedł do 15, nie dał rady, zabiła go i wrzuciła go do tego stawu, nie? No i wstaje kolejny syn, ta sama śpiewka, idzie na ten staw, ona mówi tak, słuchaj, był tu ostatnio twój brat starszy, masz to zrobić za mną 25 razy. No i robi, nie dał rady, no i tak samo go zabiła, nie? No i wstaje najmłodszy, przeciąga się, idzie do tej stodowej, patrzy, krowa nie żyje, matka nie żyje. No i nie, tak mówi sobie, no dobra, no to idę się utopić na ten staw. Wychodzi nimfa wodna i mówi do niego tak, słuchaj młody, miałeś 2 braci, ale żaden nie był kozakiem, może ty dasz radę, jak zrobisz to ze mną 30 razy, to wskrzeszę całą twoją rodzinę, będziesz miał wszystko nad dostatkiem. A on tak patrzy na nią, tak podejrzliwie mówi, a może być 40? Ona, na pewno, że może być. A 50? No może być. A ona się już rozbiera i taka podjarana mówi, ty, ale jak ty tak dasz radę? A on do niej, a nie padniesz jak ta krowa? Aha, dobra, ty. Kumam, ale to jest w długie, ja pierdzielę, luj. Ale miało być na wygraną. Ale dobre, ładne, bardzo... Nigdy tego nie słyszałem, śmieszne nawet. Chociaż piszą na czacie co, więc... Chociaż nie, śmieją się, dobrze. Foreverek, siema. Siema, słuchaj mnie? Ta. No dobra, no to co jest gorsze od dziecka w śmietniku? No co jest? Dziecko w 4 śmietnikach. Ja pierdzielę w dupę, dobra. Siema, Blodorox. Cześć. Dawaj suchar. No to u Polutki dowiedział się, że na ziemi żyje takie zwierzę, które pije wodę i daje mleko. No to przylatują na ziemię, zapali krowę, zebrali nad rzekę. No jeden trzyma jej łeb w wodzie, a drugi doi, nie? I nagle krowa się zesrała, jeden krzyczy do drugiego, wyżej łeb, wyżej, bo mu ubierze. No też stare, krowa. Nie, już była jedna krowa, to krowa... Co sra, o. Dobra, wielkie dzięki. Dawaj, najlepszy jaki masz, ten suchar. To mam taki. Jakbym ci zajebał z tego chudego piszczelka, to by ci kurwa rdzeń kręgowy się kurwa połamał. Fajne, ale wydaje mi się, że jakiś kolega ci pomaga w opowiadaniu. To we dwóch będziecie się musieli podzielić $5 na dwóch, to nie ma sensu. Może i tak być. Ale dobra, umiem śmieszne dźwięki, to można jako suchar. Ale to pamiętam, było coś takiego kiedyś. To widz gadał, że puścił dźwięki z pokoju rodziców, to też? Nie, znaczy ja wydaję ze swoich ust. A, dobra. To dawaj jeszcze, żeby widzowie zapamiętali. Ciekawy jestem, jak wyglądasz, jak robisz te dźwięki. Ja chyba serio zdążą PB wyłączyć. Ale dobra, dzięki wielkie za wzięcie udziału. Zapisałem cię. Bartek! Co? Pisz? No nie śpię. To pożycz stówę. Już śpię. Dawaj szybko. Halo, co się dzieje? No nic. A, to tutaj, ja myślałem, że na streamie ty tutaj jesteś. Dawaj żart. Jesz może czasami bułki? Bułki? No ta. Tak, no to jak jesz bułkę, nie? To jest, czasami masz taki moment przed ugryzieniem bułki, nie? Wiesz, zanim ugryziesz. To wiesz, jak to się nazywa? Poczekaj chwilę. Jak to się nazywa? Preambuła. Co? Co to w dupę jest za żart? A, że gryziesz, to są po prostu dźwięki, jak gryziesz bułkę, tak? No, że gryziesz bułkę, jest takie trrr, potem czyli i no i już połykasz i mówisz, tak, dokładnie to. A, no to dobrze zrozumiałem, prosty żart, Boże. A to wy wiecie, o co chodziło na czacie? Ginekolog? Kocham was, siema, dawaj żart. Poczekaj, żarty, oczy, dobra. Dobra, ja wiem chyba, o co chodziło z preambułą. O co chodziło z preambułą? No bo to jest taki wstęp jakby do aktów prawnych czy coś tam. I że pre, czyli że wcześniej. I am, że am jesz. I buła, że bułka. Boże. Kończymy ten, bo już nie mogę. Dawaj żart! Co mówi Boxdel podczas uprawiania seksu? Co mówi? Ciaznony. Ja pierdzielę w dupę. Takie na czasie można powiedzieć, także pokczam za to, że się wstrzeliłeś w trendy. Nie mam suchara, dawaj suchara. No ale nie mam suchara. To powiedz po prostu coś śmiesznego. Dobra, to wymyśliłem na szybko. Dawaj. To były dwa konie ślepe. Na szybko. Dawaj. I 10 km dalej był turniej. I drugi powiedział drugiego, idziemy na ten turniej, a drugi powiedział, nie widzę przeszkód. I teraz to wymyśliłeś niby, ta? Tak jakby. Ej, jak na to wpadłeś? No bo nie wiem. Dobra. Danro, siema. Siema, siema. To dawaj ten żart i kończymy to. A może być taki lekko, wiesz, wulgarny czy niezbyt? Może, może, tylko żeby nie było słów typu czarn... Wiesz co chodzi. A może być hu? No może być, może, dobra. Dawaj. To... Czekaj, 2 sekundy. To idzie Darbaty do lekarza, a lekarz do niego, na chuj się stradasz. Ja to znam, to jest kozak żart. Na Garbatego, bo był ostatnim żartem. To jest ciężko właśnie, bo kto powiedział ostatni żart, ten ma duże szanse na wygraną. Ale na razie 30 osób zagłosowało, także głosujcie. Jak się nazywał ten, co czary rzucał? Garen. Garen to był ten, co rzucał czary. Kupakower go nazwałem, ale mogłem w sumie nazwać, że rzuca czary, racja. Te 3 osoby do nowego Stropula? A, to można tak zrobić, macie rację. Tylko no co wtedy, jak przegra osoba, która była top 1, przegra teraz, no to co? To się będziecie obrażać znowu. No macie link wyżej. Dobra, także tak się skończył ten konkurs. No następny spróbujemy trochę bardziej, wiecie, żywiołowy, chociaż... Ten konkurs nie był zły, tylko problem było z tym głosowaniem, które było spieprzone. To był problem. Gratulacje wygranej i subskrypcji na Twitch. Pokrzep. $5. Ale zawsze. Tu się liczy gest. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś. Dzielnie się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury. Strugo swoje zęby. Dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał.